wie pani, na przykład wszystkie marki cygar mają, bo oni korzystają te cygara, które z paprali, prawda? To się mieli. To jest dobry tytoń, to jest ten tytoń, który powstaje po który powstaje romantuje. Mają papierosy. I można sobie popatrzeć, Monte Cristo ma papierosy, Kolima ma papierosy i pytać, o, bo są z różnego tytoniu, mogą być słabsze i mocniejsze. Pytać o lajdę, o stronkę. Były fartagasy, to tam wszyscy kupowali. Ale przestali to produkować. Nie wiem, ale ostatnio nie ma fartagasy. Ale Kolima ma bardzo fajne papierosy. Jak ktoś pali, to chyba, że pali tak jak ja, że to pali. Bo Kolima są... Ale mają odmiany z jasnego tytoniu, które są. To z tej łódki było kiedyś. Tutaj, proszę Państwa, dopłynęliśmy do momentu, kiedy zawrócimy, bo dalej jaskinia się ciągnie. Ja o tym opowiadałam, że kilometr jeszcze jest tej jaskini i rzeki. Ale my wrócimy. Popatrzcie na Wasze głowy. Tak wygląda sucząc tak arriba aparecen hojas de tabaco, miren arriba, luka, tabaco. Natura przecież wchodzi. Zupełnie tak identyczne. Tam są inne wyjścia, jest tylko jaskinia. To jaskinia, ma wiele dziurek, wejść, wyjść. Grota to jest taka co jedna, jedno wejście i to samo wyjście. Tutaj spójrzcie na lewą stronę, albo Państwo z przodu na prawą, taka ciemniejsza smuga podkreśla, dokąd dochodzi poziom wody, jak tutaj porządnie pada, cyklon, jakiś, oberwała się chmura, to wtedy nieprzejezdna jest ta jaskinia. Uwaga na głowę z lewej. La serpiente na derecha i la botella de champagne. A tutaj po prawej, zobaczcie, ze ściany spełza wąż taki długi i butelka szampana odwrócona korkiem do dołu, widzicie? Takie wypatrywano tutaj różne elementy. A jak teraz popatrzeć tam górę w górę, tam gdzie czerwona, widzicie? Rybka. Nawet taka trójwymiarowa prawie. Teraz mamy łódkę na abordaż niemiecki. W tej wnęce po prawej, zobaczcie jak wygląda, co tam jest. Konik mocno. A nad waszymi głowami tam wysoko, gdzie czerwone światełko, zobaczcie, krokodyl. Proszę, podeszony za nogą. A tutaj po lewej stronie, tam gdzie czerwone światełko, widzicie? Profil Indianina. Nos taki ostry, usta zacięte, widzicie? Takie rzeczy wypatrzono. Niewiadomy zakręt. No.
może i prawda, ale na razie, proszę Państwa, zobaczcie, takimi statkami kolumn przypłyną na Kubę. La Niña, La Pinta, La Santa Maria, karawele takie, prawda, stoją w porcie tutaj, gdzie wystawić. A tu po lewej stronie, wysoko, tam, widzicie, że trupia czaszka? A teraz jest niespodzianka. Światełko w tunelu. Światełko w tunelu. Fajnie? Pan postara się stanąć bokiem. Proszę, zobaczcie, żeby można było łatwiej zrobić zdjęcie. Wyrzuć nas do wody. Prawda, że niespodziewanie. I to się łączy z naszym głosami hotelowym. Zobaczcie, jakie stropy tutaj fajne są. Jak teraz te kurtynki takie będą się otwierały. To będzie się tak zwane. Stopy na to jamy. Kto chciał wodospad, to leciutki ma. Taki troszkę podniesiony sztucznie, żeby spiętrzyć wodę, bo tutaj jest koniec podróży. Zobaczcie, jaka piękna. Fantastycznie wygląda. Proszę przyjrzeć się tym domkom. To przecież nie jest obrazek, tylko realne, autentyczne ludzkie życie. Tak tutaj ludzie mieszkają, są pogodni. Zawsze, wiecie, marzą o tym, żeby było trochę wygodniej, trochę lepiej, ale nie narzekają, nie płaczą nad swoim losem. Uważają, że szczęściem jest mieć siły, zdrowie, móc pracować na roli, móc sobie poradzić w życiu, mieć rodzinę. Ja proponuję pewien scenariusz, dobrze? Przed nami pojechała ta pierwsza grupa rainbowowska i oni też będą jako lada pić. Ale ja mam taką propozycję. Jak zajedziemy pod mural i pójdziemy w stronę muralu, to ja Państwa zaproszę najpierw na tą pina colada, żeby zaoszczędzić czas, bo podają nam to w szklaneczkach, w szklanych naczyniach. To trzeba oddać potem te naczynia. To jest zimny napój, proszę uważać, jak zaczynamy go pić, to nie takim haustem szybko, z rureczką będzie, ale nie wciążać tak szybko tego napoju, bo będzie chłodno w gardle. Technika jest zamieszać koktajl, upić troszkę i dopiero wylewać rumu, żeby nie chce się zrobiło. Bo Państwo sobie sami tego rumu dolewacie. I proszę Państwa, już z koktajlem w ręku ruszać z powrotem do Hawany. Dobrze? Jak można by się robić, to wiemy, że jest free, to wiemy, że jest free.
To są rośliny kawy, to są krzaki kawy. Moi drodzy, to już pożegnanie z Mogotami i pożegnanie z Pinales i pożegnanie będzie wkrótce z Pinar del Rio, bo jak tylko się wydostaniemy tutaj z gór, to pojedziemy na szosę krajową i szosą krajową pomkniemy prosto do Hawany, do waszego tymczasowego domu, tak? Hotelu. No i czekają was bale nocne prawie. Obiecałam, że podam przepis na piña colada. To proszę się przygotować, a przepis podał mi ten mulat, który tutaj państwu przygotowywał kręciutą piña colada. Przepis podał mi nie na taki mikser, jak on tutaj ma pielgachny, tylko na taki domowy mikser litrowy. Jeśli państwo są przygotowani już troszeczkę, tak, to mogę podziwić. Będą państwo musieli odmierzać taką filiżanką jak do kubańskiej kawy, jak kubańska filiżanka do kawy. Taka jak dzisiaj nam podano w restauracji z kawą. Wiecie państwo, to jest taka podwójne espresso i troszeczkę. Cztery takie filiżanki mleka w proszku. Pełno pustały, dlatego żeby nie zepsuć kolorytu tego koktajlu. Do tego się dodaje garść lodu, który już jest wstępnie trochę pokruszony. Nie w kawałku całym, tylko trochę pokruszony, bo on nam się musi potem tak ładnie zmielić na frappę, na taki śnieżek. Do tego dodaje się ananasa. Ananasa. Jak jest niewielki ananas, to połówkę kroimy w kawałeczki, oczywiście bez skórki, tak? Wrzucamy do miksera. Jak jest trochę większy, no to sobie tam rozsądnie wymierzymy 1/3, czy tam 1/4, prawda? Do tego dolewamy na razie tylko jedną szklankę mleka kokosowego. Takiego z puszki, tam z Lidla, Biedronki, czy coś. No, mleko kokosowe. Natomiast ananas, proszę państwa, nie może być z puszki. Ma być to świeży ananas, tak. A mleko kokosowe z puszki. Przy czym zostawiamy tak do szklanki. Mamy w środku mleko w proszku, 4 filiżanki. Mamy cukier od 1 do 4 filiżanek. Mamy lód troszkę pokruszony. Mamy ananasa w środku, połówkę. I mamy tą jedną szklankę mleka kokosowego, tak? To mielimy ładnie, miksujemy i patrzymy, jaka nam powstała konsystencja, bo o to właśnie chodzi, żeby to było puszyste. Żeby to było tak, jak państwo tutaj tego kosztowali, tak? Żeby było takie gęstawe, nierozwodnione. Dlatego z tą drugą szklanką mleka kokosowego się uważa i się dolewa troszeczkę. Patrzymy, to pewnie będzie jeszcze trochę za gęste, więc powolutku troszeczkę dolewamy z tej drugiej szklanki do momentu, kiedy nam się to podoba. Kiedy już mówimy, o tutaj, tu jest to ten punkt, że to jest właśnie takie gęste, jak ja chcę. Po czym rozlewamy do szklanki.